Audycja powstała we współpracy Polskiego Radia Euro z miesięcznikiem Charaktery. Dzień dobry, a w zasadzie dobry wieczór, bo to, co dzisiaj nagrywamy, wyemitujemy wieczorem, ale spotykamy się w ciągu dnia w studiu otwartym Zostaw Wiadomość. Ja nazywam się Tomasz Kosiorek i bardzo serdecznie witam w Polskim Radiu Euro. Dzisiaj spotykamy się w szerszym gronie, bo mamy więcej gości, mamy panelistów, którzy będą z nami rozmawiać, dwóch ekspertów, którzy będą rozmawiali z licealistami z 7 LO imienia Słowackiego w Warszawie, a są razem ze mną dr Krzysztof Jedliński, psychiatra, psychoterapeuta, współtwórca Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra. Dzień dobry. Dzień dobry. I ojciec Jacek Prusak, jezuita, psychoterapeuta, dziennikarz Tygodnika Powszechnego. Dzień dobry, witam ojca serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj spotykamy się nad charakterami lutowymi, których numer lutowy przywołuje to, że charaktery świętują 13-lecie swojego istnienia, więc serdecznie gratulujemy. Natomiast w lutowych charakterach można znaleźć artykuł ojca Jacka Prusaka poświęcony wierności i tym się dzisiaj zajmiemy. Wiernością i zdradą, bo jakoś trudno bez tego ryzyka zdrady mówić o wierności, chociaż być może okaże się, że zupełnie nie jest to konieczne, żeby wierność zawsze ze zdradą wiązać. Ale ja na początek chciałem zapytać was, młodych ludzi, a może dajcie znać, ilu was w ogóle jest. Jak przywitacie się oklaskami, to nasi słuchacze będą mieli jakąś świadomość, ilu was tutaj przyszło. To co, dacie znać? O, to zacznę od twarzy, którą już znam. Masz wrażenie, że ludzie często się zdradzają, czy niekoniecznie? Czy raczej są sobie wierni? Sobie wzajemnie, czy sobie jako samemu sobie? A, no dobrze, już się pojawia pewne rozróżnienie. To najpierw w parach, kiedy tworzą jakąś relację, jest ich dwoje, to raczej są sobie wierni, czy niekoniecznie? Gdybyś tak spojrzała na Polaków? Statystyki mówią, że ludzie często się zdradzają, ale tak naprawdę nie wiem, wokół mnie nie widzę takiego zjawiska. A jeżeli ludzie się zdradzają, to dlaczego? Różnie bywa. Czasami po prostu do siebie nie pasują, czasami czegoś im brakuje w tym związku, a czasami po prostu nie potrafią się powstrzymać przed pokusami. Okej, okay. Dlaczego ludzie się zdradzają? Czasami ludzie po prostu potrzebują jakiejś zmiany. Być może po prostu albo przez jakąś kłótnię, albo mają dość swojej rutyny. A w takiej rutynie zdrada wydaje się być jedyną okolicznością zmiany? Że to jest jedyny sposób, w jaki można coś nowego do tego związku wprowadzić? To dlatego? Być może niektórym ludziom tak się wydaje i być może zdradzają po prostu. Okay. Kto ma jeszcze pomysł na zdradę? Dlaczego ludzie się zdradzają? Mi się wydaje, że ludzie po prostu nie mają czasu albo nie umieją ze sobą rozmawiać, a rozmowa jest bardzo potrzebna i ważna i wydaje mi się, że dlatego, że nie umieją rozmawiać i załatwić swoich problemów przez rozmowę, właśnie dochodzi do takich, a nie innych. Mhm. Ludzie są ze sobą, ale się nie dogadują. Ludziom być może przeszkadza rutyna. Czy to tak jakby przejrzeć klientów z gabinetu psychoterapeutycznego i to będą takie przyczyny? Ja bym powiedział tak, że oczywiście przyczyny są bardzo różne, ale z tego, co tutaj usłyszałem przed chwilą, to ja bym się najbardziej podpisał pod tym, co koleżanka powiedziała, która ostatnio głos zabierała, że mianowicie tak jakbyśmy zapominali o rozmawianiu ze sobą. Kiedy zapominam o tym, żeby drugiej osoby słuchać, żeby prowadzić z nią dialog tej osoby, z którą jestem związany, to wówczas oczywiście może się pojawić pokusa zdrady, nie? Bo może widzę, że z kimś innym mam na przykład lepszy kontakt, nie wiem, lepiej mi się rozmawia w danej sytuacji. Także z tego, co usłyszałem, to jakoś najbardziej mi pasuje. A może to nie jest tak, że można oczekiwać, że po 10 latach w związku, myślę, że nasi młodzi goście nie mają jeszcze takich 10-letnich związkowych doświadczeń, ale no po 10 latach to może już się nie chce rozmawiać w związku. A może trudno jest rozmawiać? A może już jest rzeczywiście ta rutyna, o której usłyszeliśmy? Jest coś takiego, że prawdziwa rozmowa, jeśli jest kontynuowana, to zachodzi taki mechanizm samopogłębiania się rozmowy. To znaczy im dłużej z kimś rozmawiam, im głębiej
tym mi się z tym kimś lepiej rozmawia i tym jakby ten związek, ta relacja, która się tworzy w wyniku rozmowy, jest trwalsza. Co oczywiście nie oznacza, że nie będzie tematów trudnych, ale też jest coś takiego, że wspólne przejście jakiegoś trudnego tematu bardzo pogłębia poziom rozmowy i bardzo pogłębia relacje. W związku z tym, jeśli z kimś prowadzę dialog, nie unikam tematów trudnych i jestem w tym konsekwentny, to można mieć sporą nadzieję, że ani nie wpadnę w rutynę, ani mi się ten dialog nie znudzi. To kontynuujmy tę rozmowę. Czy ty masz takie doświadczenie, że rzeczywiście rozmawianie dobrze wpływało na związek, albo brak rozmowy coś zepsuł? Tak, owszem. O, takim cienkim głosem to powiedziałaś. Czy to znaczy, że to było coś trudnego? Nawet bardzo. Okej, a dlaczego ludzie mogą przestać ze sobą rozmawiać, albo ta rozmowa może być płytka zamiast głębokiej? Znaczy, tak jak powiedziałam, że czasem jest tak, że po prostu nie mamy czasu, bo jesteśmy zabiegani i tak dalej. A czasem mi się wydaje, że po prostu po pewnym czasie człowiek się zastanawia właściwie, o czym ja mam już z nim rozmawiać, jak on właściwie wszystko wie i tak dalej. A poza tym jest tak, że mówi się, że nie umiemy rozmawiać, bo chyba boimy się reakcji, tak, na pewne rzeczy. Mimo że jesteśmy z kimś naprawdę długo albo dobrze się czujemy, to jednak się czasem boimy powiedzieć jakichś prostych rzeczy. To może nie do końca dobrze się czujemy z tą drugą osobą, skoro mamy jakiś dyskomfort i czegoś boimy się. No i to właśnie potem owocuje tym, a nie innym. Czy to znaczy, że to, o czym usłyszeliśmy, to jest taki sygnał, że ten związek jest w jakiś sposób niepielęgnowany i dlatego się w nim psuje? Bo nie wiem, jak odczytać te słowa. Znaczy, ja myślę, że tu się pojawił taki temat, który jest nienazwany, jest istotny, że wierność jest i poziom wierności, bo wierność może być różna, jest związany także od znajomości samego siebie i znajomości drugiej osoby. I oczywiście co innego jest przyzwyczaić się do siebie i do drugiej osoby, i to o tym pani powiedziała, a co innego siebie i drugą osobę lepiej poznać. Natomiast właśnie, żeby siebie i drugą osobę lepiej poznać, trzeba przyjąć, że wierność jest pewną przestrzenią i pewnym zobowiązaniem, że to nie jest tylko coś, co jest, dopóki ja się nie znudzę albo ktoś mnie nie zrani. Tak? I stąd jest ta różnica, że bardzo często nam trudno przejść z tego stopnia, ja się do ciebie przyzwyczaiłem, ty się przyzwyczaiłeś do mnie, do tego ja siebie lepiej poznałem i ja ciebie lepiej znam. Tak? I na tym budujemy. I to jest właśnie to pogłębianie tej konwersacji, że wtedy te poziomy idą głębiej, tak? Bo zawsze my jesteśmy dla siebie tajemnicą. Żebyśmy 30-50 lat ze sobą spędzili, my znamy swoje nawyki, ale nie znamy tak siebie, jeszcze jakbyśmy to deklarowali. Tak? No najlepszym na to dowodem jest zdrada, która nas zazwyczaj zaskakuje i czujemy się zszokowani, a to jest ten człowiek, którego mamy wrażenie, że doskonale znamy i nas znudził. Ja tu chętnie jeszcze wejdę ojcu w słowo i o tym przyzwyczajeniu co nieco powiem, bo ojciec powiedział też o zobowiązaniu, prawda? I myślę sobie, że rzeczywiście są różne rodzaje wierności. I jeśli przywołamy taką sytuację, to najczęściej u dziewczynek się dzieje w wieku, powiedzmy, nie wiem, 10-12 lat. Tworzą się takie przyjaźnie pierwsze i tam często, powiedziałbym, niezwykle często pada słowo zdrada, prawda? Ona mnie zdradziła, bo się zaprzyjaźniła z kimś... Z Elką, prawda? No i oczywiście my się uśmiechamy, bo to nie jest to, co my rozumiemy przez zdradę, ale tu można powiedzieć, że tu właśnie mamy do czynienia z przyzwyczajeniem, tak? Ta Zosia się przyzwyczaiła do Marysi i nie może tego przeżyć, że Marysia się zaczyna przyzwyczajać do Elki. To jest istotna sprawa i też wróciłbym tutaj do zobowiązania, że zupełnie czymś innym jest zdrada w sytuacji małżeństwa, prawda? Gdzie to zobowiązanie jest zupełnie wyraźne i świadome, prawda? Zupełnie czymś innym jest... No był taki akt, tak? Tak. Obiecywaliśmy to tak, sobie. Tak, tak, tak. Zupełnie czymś innym jest zdrada w sytuacji, nie wiem, koleżeństwa, czy na przykład w sytuacji takiej, kiedy ja dopiero się komuś przyglądam i patrzę, czy to jest ten ktoś dla mnie, czy to nie jest ktoś dla mnie, prawda?
No, myślę sobie, że można też zdradę rozumieć jako, sprzeniewierzenie się jakimś no, przyjętym zasadom etycznym, które dotyczą w ogóle związków międzyludzkich. Mhm. Prawda? Jeśli zaczynam działać na, świadomie na czyjąś niekorzyść, prawda? Naruszam jakąś lojalność, no to to jest, można powiedzieć, rodzaj takiej zdrady, która prawie, że nie zależy od tego, do czego się wobec kogoś zobowiązywałem. Tak, istnieją pewne takie ogólnoludzkie zobowiązania, które są w domyśle, prawda? No takie, mhm. że na przykład się drugiego nie krzywdzi, że tajemnicy się dochowuje. Zapytajmy, skąd się bierze wierność? Dlaczego ludzie są sobie wierni? Kto ma jakiś pomysł? Ja wiem, że to może brzmieć trochę abstrakcyjnie, ale spróbujcie się tym, z tym zmierzyć. Ja mogę zahaczyć o psychologię ewolucyjną, dlatego że wierność zrodziła się z tego, że ludzie potrzebowali opieki nad dziećmi i prościej im było, kiedy byli w związkach. Później te związki się rozpadały, kiedy i stąd teraz spekulacje jakieś o ludzkiej poligamiczności. No tak, no ale to raczej byłby dowód na niewierność, tak? I stąd się bierze niewierność, bo ludzie łączą się w parę tylko na czas wychowywania dzieci. Jak już te dzieci się usamodzielniają, są takie plemiona, były takie plemiona, które do 4 roku życia wychowywały w parach dzieci, a potem, potem łączyły się w nowe pary i ludzie zupełnie tę podstawową więź rozrywali. A gdybyś pomyślała nawet o swoim życiu i o swoich doświadczeniach, gdy byłaś albo gdybyś miała być komuś wierna, to dlaczego? Jako jakaś potrzeba oparcia, misja, żeby mieć kimś wsparcie, oparcie, coś takiego. Żeby było coś pewnego? Tak, coś pewnego, tak, jakiś pewnik w tym niepewnym świecie. Okej. Okay, jakiś taki aksjomat. Okej, okay, potrzeba pewnej pewności. To ja sobie tutaj wpisuję na listę. I pytanie, kto jeszcze? Wierność. Dlaczego? Po co? Mi się wydaje, że większość ludzi jest takimi egoistami i w momencie, kiedy spotykamy kogoś, kto potrafi przełamać w nas jakąś barierę, która narastała przez pewien okres czasu i potrafi nas zrozumieć, czujemy do niego taki szacunek i taką wdzięczność za to, że nam pomógł otworzyć się, stać się innym człowiekiem, że chcemy być oddani i to wynika z uczucia, z nas samych, to, że chcemy być mu wierni, że chcemy mu pomagać i być przy nim i nie tylko brać od niego, tylko też coś dać. Czy to można byłoby zinterpretować jako taką sytuację, w której po prostu z kimś nastała jakaś intymność, ktoś już tak głęboko nas poznał i tak głęboko się dostał w związku z tym, no, tego dopuszczonego tak głęboko człowieka chcemy też mieć na stałe, tak? O to chodzi? Sądzę, że tak. Sądzę, że my potrzebujemy drugiej osoby. Każdy człowiek potrzebuje mieć kogoś, z kim może porozmawiać, z kim może być. Właśnie mieć to oparcie. Tylko, że to nie może być jednostronne uczucie. To musi wynikać z obydwu stron. Okej. Kto jeszcze ma jakiś pomysł? Wierność wynika z takiego bardzo racjonalnego myślenia, bo przecież bycie wiernym wiąże się z korzyściami. Jeśli jesteśmy wierni jednej osobie, to no, będzie to miało też względy ekonomiczne. Dla obu osób będzie to też... No, te dwie osoby będą też coraz bardziej się do siebie przyzwyczajać. Ktoś, kto ma, ciągle zmienia partnerów, na pewno ma jakiegoś rodzaju problemy emocjonalne, ponieważ za każdym razem musi odbywać się etap poznania z każdą nową osobą. No i to też możemy odnieść do innych dziedzin, choćby wierność jakimś partnerom finansowym w dużych na przykład korporacjach. To nie niesie za sobą duże zyski. Po jakimś czasie przecież ta wierność obrasta w jakieś emocje. Jak się to panom podoba, tak? Przede wszystkim wierność się opłaca, takie mam wrażenie, bo pragmatycznie Kamil akurat podszedł do tej sprawy. No, mamy w sobie potrzebę pewnej pewności. W związku z tym, jak ja od kogoś czegoś oczekuję, to czuję się też zobowiązany do tego, żeby, no, w sytuacji idealnej, to czuję się zobowiązany do tego, żeby ktoś wobec mnie zachowywał się podobnie. No i ta intymność, tak, już kogoś dopuściliśmy, w związku z tym, no to nas do czegoś zobowiązuje. Cały czas zobowiązanie, ale takie zobowiązanie nie wiem, czy do końca wyrażone i powiedziane. Tylko tak, wierność nie jest uczuciem, wierność jest postawą. Tak? Mhm. Żeby to było jasne, czasami jest łatwiej być wiernym, bo temu towarzyszą jakby spójne uczucia czy emocje, a czasami emocje odciągają nas od tego, czy uczucia, od to, co przeżywamy, od tego, żebyśmy byli wierni i sobie, i innym osobom. Dwa, rzeczywiście, w genach my mamy przywiązanie, my nie mamy wierności.
Stąd z tą teorią ewolucyjną ja się poniekąd zgadzam, nie we wszystkich jej wnioskach, bo uważam, że one są przesadzone. Natomiast o tyle są trafne, o ile mówią, że wzorce wierności i wartością, jakie my nadajemy wierności, pochodzą z kultury, nie z biologii. Natomiast oczywiście, tu też się z tobą zgodzę, że to też jest i biologicznie opłacalne, ponieważ żadna kobieta nie zaryzykuje poważnego projektu na życie z mężczyzną, który jest nieprzewidywalny, chyba że z innych powodów, ale to są już jej problemy, odwróciłbym wtedy. Więc wierność no, jest postawą, jest związana z jakimiś ideami, które odzwierciedlają środowisko, w którym my żyjemy, no i wymaga ograniczania własnego narcyzmu, tak, bo żeby się dać komuś poznać i żeby pozwolić komuś wejść do swojego życia, to trzeba rezygnować z narcyzmu. I w tym sensie wierność jest czymś, co nas kształtuje, nasze charaktery i nasze osobowości. To nie jest żadna słabość, to jest przejaw dużej dojrzałości. Rezygnacja z narcyzmu, czyli? No, czyli zbudowania świata na sobie i wokół siebie, tak? Gdzie wierność nie jest wiernością, tylko jest zniewoleniem. Na przykład ktoś musi być ze mną, ponieważ ja jestem taki wspaniały. Mhm. Tak? To on na tym traci, jak nie jest ze mną, a nic ja na tym nie tracę, bądź ja nic na tym nie zyskuję, bo tu ja jestem w centrum, tak? No, a my wszyscy mamy takie potrzeby narcystyczne, co nie znaczy, że jesteśmy narcyzami, żeby to jednak świat kręcił się trochę wokół nas, tak? Więc wierność pokazuje nam, że my naprawdę nie mamy do czynienia z jakimś automatem, z kimś nakręconym tylko na nasze potrzeby i oczekiwania i tak się zachowującym, tylko z drugą autonomiczną, niezależną osobą, która jeśli chce być z nami, także musi się zgodzić na ograniczanie własnego narcyzmu, tak? Żeby budować wspólny świat, bo inaczej to są dwie galaktyki obok siebie, ale to nie jest wierność. Zgoda to znaczy decyzja, tak? Czyli musi zajść tak. Jakaś świadoma decyzja. Tak. Najlepiej, żeby była świadoma. Tak, tak, tak. Ja myślę sobie tak, z tego, co tutaj powiedzieliście, to ja usłyszałem takie hasła jak pewność, poczucie pewności, takiego poczucia bezpieczeństwa, wdzięczność, bo ktoś jakby dotarł do mnie. Ja niejako z tej wdzięczności chcę być mu wierny, tak? I wspólne działanie, tak? Bo ten pragmatyzm to można tak pozytywnie zobaczyć przez jakieś wspólne działanie, coś wspólnie robimy, nie? Na przykład współpracujemy w jakiejś dziedzinie albo wspólnie wychowujemy dzieci, prawda? To są takie trzy istotne aspekty. I myślę, to co ojciec powiedział o tym narcyzmie, to jest się szalenie istotne. Bo ja trochę tak, jak patrzę na was, tak sobie myślę, że hasło wierność może być niezwykle skutecznym narzędziem zniewalania drugiego człowieka. Bo na przykład z kimś się emocjonalnie wiąże. I to, co ojciec powiedział, że mniej czy bardziej świadomie mam takie poczucie, że ja jestem taką ważną osobą, że tak powiem, ta druga osoba nie ma prawa, nie wiem, spojrzeć na kogoś innego, zainteresować się kimś innym, prawda? A może ja jestem po prostu kimś, na kogo ta druga osoba patrzy, przygląda się i zastanawia się, czy to jest ktoś dla mnie, czy to nie jest ktoś dla mnie i może ona ma prawo spojrzeć i na kogoś innego i zastanowić się i może ma prawo porównać, prawda? Może ja nie jestem taki wspaniały. Jesteście z kimś w związku i ta druga osoba ma prawo porównać, zastanowić się, czy to jest rzeczywiście ten związek, który jej pasuje i w którym chce zostać? Czy już jak się rozgląda za kimś, może nie za kimś, jak się rozgląda po świecie i widzi różnych ludzi i zastanawia się, czy to może nie byłby lepszy partner albo partnerka, to już jest zdrada, czy nie? Myślę, że nie. Może to też zależy od tego, jaki to jest związek. Czy już rzeczywiście jesteśmy z tą osobą długo i jesteśmy do niej bardzo przywiązani i jest to taki poważny związek, czy dopiero początek, nie znamy się jeszcze tak długo, tak dobrze? Mnie się wydaje, że tak, jak to jest dobry związek, to osoba się nie musi zastanawiać. Znaczy, nie wiem, może sobie poszukać. Nie, po co? W ogóle nie rozumiem tego. No właśnie. No to ja muszę się osobistym doświadczeniem podzielić, bo ja przyznam się, że miewam taki koszmarny sen, który mi się
śni dosyć często, powtarza mi się. Mianowicie śni mi się, że znowu mam 20 kilka lat i uświadamiam sobie dwie albo trzy dziewczyny, które mi się strasznie podobają. I myślę sobie, i ta mi się podoba, i która jest dla mnie. I przeżywam naprawdę jakieś katusze, po czym sobie uświadamiam, o mój Boże, przecież ja jestem już żonaty od tych lat, prawie 30, ja już wybrałem, ja już nie muszę się męczyć i budzę się z taką euforią i radością, że już mam to za sobą. Myślę, że są różne drogi, prawda, do tego, żeby się z kimś jednym związać, tak? Myślę, że to zależy w znacznym stopniu od osobowości, ale ja bardzo bym bronił takiej drogi, gdzie nie jest tak, że od razu kogoś znajdziemy, kto nam pasuje, ale gdzie szukamy, gdzie podchodzimy do jednej osoby, do drugiej, do trzeciej i dopiero za którymś razem okazuje się, że to jest właśnie ta. Ludzie myślą, że są dla siebie, bo są sobie zakochani. I oczywiście to jest jeden z takich objawów, używając... Myślą, że są dla siebie stworzeni, tak? Nawet, że są dla siebie stworzeni, to jest raz i na zawsze, tak? I wiele osób później się czuje zdradzonych, bo się rozczarowało. Nie, bo są źli, tylko bo są rozczarowani. To, co uznali za wybrane, przestało pasować do ideału, ale tego ideału nigdy nie było. To był ideał w ich głowie, to nie była realna druga osoba i dlatego warto się poznawać, tylko trzeba być mądrym właśnie, ponieważ jeszcze człowiek nie wie, czy to jest ta osoba, niech jej i sobie nie obiecuje czegoś, czego nie dotrzyma. Czuje sam się zdradzony albo zdradza tą drugą osobę, więc tu właśnie powinny być takie etapy zobowiązań. To nie jest tak, że jak ja już mam 17 lat, ja mogę być dojrzałą osobą, ale to jest już za wcześnie, żeby składać, sobie powiedzieć, nie, to już jest ta osoba, nic się nie zmieni, ja jestem w 100% pewna, bo to raczej jest wyrazem bardziej nadziei niż realistycznej oceny, ale oczywiście z drugiej strony poznanie drugiej osoby nie może się odbywać w nieskończoność. I to jest też związane z tym, że w którymś momencie trzeba się zgodzić na ograniczenia, tak? Że no, to jak będę poszukiwał ideału, to mi nigdy nie starczy życia, bo nigdy go nie znajdę. Tak, bo jest ten film ostatni z Woody Malenem, gdzie pokazuje właśnie te wzory, ja zapomniałem, jak się nazywa. Vicky Cristina, tak. I tam jest bardzo fajna rzecz, bo jedna z tych kobiet nie jest w żadnych związkach, co nie znaczy, że nie próbuje być, ale żaden jej nie odpowiada. I co ona wie? Ona mówi, ja wiem, że to nie to, ale zapytana, czego szuka, nie jest w stanie udzielić odpowiedzi. I dlatego wierności nie zbuduje się na takiej postawie, że to nie jest to. Bo zawsze można powiedzieć i to nie jest to, tak? Tu trzeba jednak mieć pewien ideał, ale zgodzić się właśnie na to, że on jest związany z jakimś ograniczaniem własnej wolności, własnych wymagań, tego narcyzmu, o którym żeśmy mówili. A da się taki ideał sobie stworzyć? No można, ale tak jak człowiek sobie taki ideał wymyśli, to potem będzie biegał po świecie, szukał i się frustrował, bo nie może znaleźć. Dlatego wierność ideałom to jest coś innego niż wierność w związkach. Wierność w związku może być wyrazem wierności ideałom i przekonaniom, ale jeśli my mówimy o związku i wierności drugiej osobie, to ma być wierność drugiej osobie, a nie naszym wyobrażeniom na temat drugiej osoby, bo te mogą ulec kompletnej zmianie. Padło tutaj zdanie, wierność może być zniewoleniem. Ja chciałbym zapytać, czy wy macie jakiś pomysł, co to może znaczyć, że wierność może być zniewoleniem? O, panów tutaj może zapytamy. Co to może znaczyć, że wierność bywa zniewoleniem, może być zniewoleniem? Jak najbardziej sobie wyobrażam, ponieważ często również wierność jest, wydaje się, że jest również narzucona przez społeczeństwo. Niektórzy ludzie tak na to patrzą, że jednak jestem już w związku, choćby nawet małżeństwo, to już jest coś poważnego i myślę, że tacy ludzie jednak czują, że jeżeli jeszcze nie zdradzili, a mają taki zamiar, to jednak ciąży to na nich. Ale czy to znaczy, że... No bo małżeństwo to już jest dosyć poważna sprawa. To nie jest taki związek, w którym rzeczywiście można byłoby powiedzieć, że to jeszcze próbujemy, jeszcze się można rozglądać. No małżeństwo to już moment, kiedy podjęliśmy jakąś decyzję i mam wrażenie, że powinniśmy w to iść. No coś tam sobie obiecywaliśmy. Ale jak to małżeństwo może wyglądać? Bo ty już powiedziałeś o zdradzie i to jest przekroczenie jakiejś granicy. Natomiast co w tym małżeństwie może być takiego zniewalającego, co powoduje, że powoływanie się na wierność sprawia, że ten drugi człowiek czuje się jak więzień. Ojejku.
Słuchaj, nie masz takich doświadczeń jeszcze, więc ja ci naprawdę, wiesz, gratuluję. Fantastycznie, że jeszcze nie musisz z czymś takim się borykać. Ale kojarzy ci się coś takiego? Problem z wiernością jest może taki, że jesteśmy najbardziej wierni, myślę, na samym początku związku. Nie chodzi o to, że później już tracimy tą wierność. Jednak chyba każdy z nas miał takie coś, że klapki na oczy, ponieważ zakochaliśmy się w kimś. I sądzę, że wtedy nie kierujemy się umysłem, tylko rzeczywiście to uczucie jest tak silne, że chcemy być naprawdę tylko z tą osobą teraz. Co będzie później, nie myślimy o tym. Ale na czym polega ten problem z wiernością, która staje się zniewoleniem? Jak ona ma wyglądać w praktyce? Złą formą wierności jest błędnie rozumiana lojalność. Tak? Na przykład ludzie uważają, że są wierni osobom bądź strukturą, i w imię tej wierności na przykład usprawiedliwiają krzywdę. I macie teraz, przerzućmy to na jakieś takie bliższe wam może rzeczy. No na przykład pewne rodziny, tak, gdzie istnieją pewne problemy. Na przykład problem alkoholowy. I to są rodziny o bardzo dużej spójności, ale lojalności, nie wierności. Cała ta rodzina jest podprzęgnięta pod to, żeby ukryć istniejący w niej problem. I wszystkie osoby, obojętnie w jakim wieku i obojętnie jakiej płci, pracują dla rodziny, żeby ten problem nie rozwiązać, tylko go ukryć. To nie znaczy, że to jest, to nie jest ocena moralna, to chodzi o pewne procesy psychologiczne. I każdy z nich by powiedział, że jest wierny, bo na przykład nie kala się własnego gniazda, z własnymi brudami się nie wychodzi. Tak? To jest wierność nam, bo my jesteśmy ze sobą, to jesteśmy ze sobą spokrewnieni, tak? Można być w ten zły sposób wierny partii, kościołowi, jakimś towarzystwom czy organizacjom, myląc wierność z lojalnością. Jednak wierność jest poszanowaniem wartości i ostatecznie opiera się na sumieniu, tak? A lojalność może być manipulacją. Ja jestem wierny, bo ja się boję. Ja bym powiedział, że rozwijając to, co ojciec powiedział, że to zniewolenie polega na tym, że wprowadzamy prawo własności do relacji międzyludzkich. Na przykład w tej rodzinie alkoholowej wszyscy jesteśmy własnością tego układu rodzinnego, prawda? W jakiejś lojalności wobec partii ja widzę siebie jako własność podporządkowanego. Pomyślałem jeszcze o takich rodzinach tyrańskich, prawda? Gdzie jedna osoba, może częściej mężczyzna, ale bywa i tak, że kobieta, prawda, jest takim despotą, dyktatorem, prawda, tyranem, prawda, i ma poczucie, że wszyscy, a zwłaszcza ten współmałżonek jest jego własnością. Prawda. To może nie być nazwane, ale ten ktoś tak się zachowuje, jakby ten drugi był jego własnością. Więc myślę sobie, że w mniejszym czy większym stopniu w wielu takich naszych układach, nawet i przyjacielskich, bywa tak, że ktoś próbuje kogoś podporządkować i uczynić swoją własnością. Jest w lutowych charakterach rozmowa pani doktor Doroty Krzemionki z Zofią Milską-Wrzosińską i z Andrzejem Wiśniewskim i w którymś momencie pojawia się takie zdanie wypowiedziane przez Andrzeja Wiśniewskiego. Zawsze powtarzam, że małżonkowie muszą stawiać partnerom granice, żeby ich urealniać. Zwłaszcza kobiety powinny to robić, bo żyją w modelu nakazującym im poświęcanie się. Jeżeli kobieta nie stawia granic, nie zaczyna się cenić, to zostanie zdradzona. Podobnie jeśli mężczyzna nie jest indywidualnością, nie zaistnieje jako ktoś, kto ma swoje zdanie, to ona poszuka sobie kogoś innego. I chciałem was zapytać, raz słyszeliście to zdanie, nie mogliście się w to wgryźć, może dłużej, ale jak wam to brzmi? No, trzeba stawiać jakieś granice. To wierność, nam się to kojarzy z miłością i prawie z tym, że się zlewamy w jedno i jesteśmy jak jedno jezioro połączone z dwóch, a z drugiej strony mamy stawiać granice, będąc sobie wiernym. Po co? Wydaje mi się, że trzeba sobie stawiać jednak pewne granice, żeby potem, jeśli będziemy sobie tak ślepo ufać, jeśli będziemy tylko widzieć te dobre strony kogoś, to możemy pójść taką ślepą uliczkę, bo potem nagle się okaże, że ta osoba nie jest jednak taka, jak nam się wydawało. I my się wydaje, że trzeba stawiać sobie na początku już jakieś granice, żeby właśnie potem się nie zapętlić w to wszystko. Mhm. Jak jeszcze można te granice zrozumieć? O co chodzi z tymi granicami? Gdzie jest ta ślepa uliczka, o której usłyszeliśmy? No, ja myślę, że po pierwsze, jeśli nie stawiamy granic, prawda, to przestajemy być sobą. Tak? Czyli innymi słowy,
ta relacja w jakimś sensie przestaje być relacją osób, bo jeśli ja tak powiem, zlewam się, pozwalam drugiemu na wszystko, nie? Nawet na jakieś rzeczy złe, to ja w tym momencie jakbym przestawał być osobą, tak? W związku z tym i tutaj też nawiązując do tego, co powiedziałem przed chwilą, też jakby ułatwiam tej drugiej osobie to, żebym ja stał się jej własnością, tak? I w drugą stronę jest podobnie. To znaczy w takich dojrzałych związkach to w którymś momencie się odkrywa, że to jest wartość, tak? Że jak ja pójdę za daleko, to w którymś momencie natrafię na opór. Na przykład w moim małżeństwie to było tak, że w pierwszym okresie niewątpliwie ja byłem kimś dominującym i w pewnym momencie zauważyłem, że moja żona zaczyna mi się przeciwstawiać, zaczyna się w jakimś sensie buntować. Najpierw mnie to strasznie denerwowało, ale potem zobaczyłem i zresztą ona mnie przekonała, bośmy na szczęście rozmawiali ze sobą, że to jest wartość, że ona po prostu chce być sobą, tak? No i rzeczywiście stała się sobą i teraz jest tak, że teraz ja mam poczucie, że ona teraz dominuje i ja teraz muszę jakoś moje granice wyznaczać, tak. Ale uważam, że to jest dobre i piękne, chociaż czasem bardzo trudne. A to może dotyczyć sytuacji, w której mówimy, słuchaj, ja dwa razy w miesiącu wychodzę z kolegami, tak, mamy wieczór, idziemy grać w grę RPG, pijemy przy tym piwo, świetnie się bawimy, ale sorry, żadnych kobiet, tak? Tak. I to jest tak, moje święte tak, prawo. Tak. Możemy się umówić, że jeżeli będą jakieś wieczory, kiedy to ci będzie mało pasować, to postaramy się coś z tym zrobić i na przykład dzień wcześniej załatwimy coś, na czym ci zależało w ten środowy wieczór, ale poza tym to ja po prostu wychodzę, tak? I informuję. No znowu z drugiej strony to się wiąże z tym, że można się zastanawiać, no, jaki on jest, tak? Czy on mnie kocha, on mnie porzuca, idzie sobie z tymi koleżkami, nie szanuje mnie. No i można na tym chyba wiele ugrać, szczególnie jak się to poczucie winy tam zaczyna wzbudzać. No, bo tu jest, ja myślę tak, są dwie ważne rzeczy, że co innego jest szukanie przestrzeni w związku i ustawianie granic, a co innego jest tresura. Mhm. Tak? Oczywiście. Tak, że to jest to... Nie dać się tresować. Tak, właśnie, że ja ci tu wyznaczę pole i proszę bardzo, tylko dla ciebie to jest klatka. Tak. Ty możesz poprzebywać w męskim gronie. Jak pójdziemy do moich rodziców, tak, to możesz ze szwagrami posiedzieć. No, natomiast oczywiście wierność pozwala, ponieważ daje właśnie to poczucie bezpieczeństwa i dobra wierność daje poczucie przestrzeni w związku, to też pozwala sobie radzić z poczuciem wartości, bo to jest ważny czynnik w tym, jak my będziemy reagowali na takie negocjacje i gdzie my będziemy ustawiali granice. Bo jeśli ja się czuję ciągle zagrożony tym, że na przykład nie ma obok mnie osoby, którą kocham, to nie dlatego, że ja się o nią martwię, tak, tylko ja się boję o siebie. Tak? Mhm. To mnie dołuje. Ona w ogóle może nie widzieć problemu, tylko mnie to dołuje. Ja się z tym czuję niepewny, ja jestem przez to po prostu gorzej się widzę. Tak? Więc w zależności od tego, i tu jest też kwestia tej wolności, autonomii i poczucia własnej wartości. Tak? To jest bardzo ważne, jako pozytywny dodatek i taki klej dla wierności. Jeśli ja mam szacunek do siebie, jeśli ja jestem wierny swoim ideałom, wartościom i przekonaniom, no to ja nie będę się bał o byle co i nie będę próbował tej osoby... Nie będę się bał puścić w świat. Puścić w świat, tak. Ale to jest bardzo, bardzo ciekawy wątek. Ja chciałbym zadać wam pytanie, jak myślicie, komu będzie trudno być wiernym? Komu jest trudno dochować wierności? Mi się wydaje, że osobie, która na przykład ma słaby charakter, bo jeśli wierzy w coś, najpierw na przykład dajmy na to w jakieś ideały, ale jest w naszym świecie jest wiele pokus i jeśli da się skusić czemuś, to w tym momencie no, już traci tą wierność. Więc wydaje mi się, że osobie, która nie potrafi sobie poradzić z pewnymi rzeczami, która ma słabszy charakter niż inni. Nie potrafi sobie odmówić? Tak myślisz? Tak, na przykład nie ma silnej woli. Mhm, okej. Okay. Kto jeszcze ma pomysł? Mi się wydaje, że osoba może przestać wierzyć, kiedy zostanie zraniona, bo wtedy może poczuć, że jednak jest słabsza, jest gorsza i
no wtedy nie jest najlepiej i może już trudno jej być zaufać znowu. Czyli naruszone jest poczucie własnej wartości, bo mówisz, że może poczuć, że jest słabsza, jest gorsza? Też. Czyli po takim zranieniu. Kto jeszcze? Myślę, że trudno będzie dotrzymać wierności takiemu skrajnemu indywidualiście, który do tego jeszcze rozumie wierność jako takie zobowiązania i same wyrzeczenia. Ja bym raczej wierność potraktował jako jakiś szacunek do przeżytych emocji i szacunek do drugiej osoby. No i na pewno będzie miała trudność osoba z dochowaniem wierności, która nie potrafi mieć szacunku do takich rzeczy. To zacznijmy od końca. Skrajny indywidualista. Mnie się to jakoś z tym skrajnym egoistą kojarzy. Tym, wokół którego będzie się kręciło cały świat i który po prostu nie zada sobie takiego trudu, żeby sobie czegoś odmówić. Tak? Bo to dla niego jest koszmarne wyrzeczenie. Ja chciałbym, żebyśmy do tego wątku, że wierność to wyrzeczenie, jeszcze wrócili. Ale to jest ciekawy punkt. O tym trochę powiedzieliśmy. Ale po tym zranieniu i ta osoba, która nie potrafi sobie odmówić, po zranieniu, to myślę, że to już jest reakcja drugiej strony, tak? Bo najpierw nastąpiło jakieś zranienie. Ktoś nie był fair wobec nas, zrobił coś, co spowodowało, że my się czujemy gorzej, że my się czujemy mniej pewni, że gorzej o sobie myślimy. I pomyślałem sobie, to też się wiąże z poczuciem własnej wartości, że to poczucie własnej wartości cały czas nam wraca. Ja myślę, że takie poczucie własnej wartości i też to, co pan powiedział tutaj o tym jakimś egoizmie czy indywidualizmie, że jeśli ja jestem zraniony i się tak zamknę w sobie, tak? Znaczy, najdzie mnie taki... Rozsiądę się na tej swojej krzywdzie, tak? Najdzie mnie taki indywidualizm, prawda? Czy egocentryzm. Ja nie muszę taki być, ale tak mnie najdzie, prawda? Nie przyjdzie mi do głowy, żeby z tą drugą osobą porozmawiać, żeby na przykład powiedzieć o tym zranieniu, tak? Żeby nawet powiedzieć o swoim bólu, tak? To jest oczywiście sytuacja, kiedy mogę się od tej drugiej osoby odwrócić, tak? Dlatego tutaj wracamy do rozmowy i tu jeszcze tu ojciec też wspomniał o negocjacjach. Mnie się wydaje, że to też jest niesłychanie ważna sprawa, bo tak jak mówimy o tym, że trzeba mieć swoje granice, to trzeba natychmiast dodać, że te granice muszą być wynegocjowane z drugą stroną, że ja nie mogę tak po prostu powiedzieć, idę, prawda, tam na to piwo z kolegami i guzik mnie obchodzi, co ty o tym myślisz, prawda? Ja muszę się zapytać, co ty o tym myślisz. Muszę usłyszeć, co druga strona czuje, co myśli o tym. Możliwe, że na koniec powiem, że jednak idę, prawda? Ale odbywa się jakiś dialog. Może pójdę, ale w inny sposób wyjdę z domu, prawda? Niż wtedy, kiedy rąblę pięścią. Czy zadzwonię w przerwie, tak? I powiem, zapytam, jak się kochanie czujesz. No i te ustalenia chyba są renegocjowalne, one nie są ustalone raz na zawsze. Ludzie się rozwijają i związek się rozwija wraz z ludźmi, tak, więc to jest oczywiście, bo to właśnie już nie byłaby wierność, tylko to byłby jakiś integryzm, jakbyśmy sobie powiedzieli, no tu żeśmy kiedyś ustalili takie granice i koniec, tak? Znaczy, był sobór w naszym związku, tak? I już teraz nie wzruszamy. Nic nie można zmienić. Te granice mają ewoluować wraz z osobami, które je tworzą, tak? Tylko właśnie to ma być środek do pewnego celu, ale ten cel musi być jednak chroniony, ponieważ to, jeśli się tego celu nie będzie chronić, to wierność też się będzie traktować instrumentalnie. Bo to nie jest, wierność sama w sobie nie jest jeszcze cnotą. Ona musi czemuś służyć. Każda cnota jest wyborem między skrajnościami, tak? I wierność jest wyborem między kompletnym indywidualizmem a kolektywizmem. Tak. Tak? W jednym i w drugim te granice są, albo ich nie ma, albo są źle ustawione, a wierność jest właśnie pomiędzy tymi dwiema ekstremami, tak? I dlatego ona musi być renegocjowana, no bo też związek przeżywa różne fazy. Ludzie są czasami bliżej siebie, czasami trochę dalej, ale nie mogą być poza sobą. I wierność, no, powinna być tą przestrzenią, gdzie oni nie są poza sobą, chociaż mogą czasami być trochę dalej od siebie. Może być trudno być wiernym temu, kto nie potrafi sobie odmówić. Właśnie odmówić czego? Czy to, że jest się z kimś w związku i nawet w tym związku jest całkiem fajnie? Może nie ma już fajerwerków takich jak na początku,
To znaczy, że ten człowiek jest już wolny od tego, że ktoś mu się zacznie podobać albo ktoś go mocniej zainteresuje i będzie miał taką pokusę, żeby wejść w to trochę głębiej. Czy waszym zdaniem wierność wymaga nauczenia się mówienia sobie, robienia pewnych wyrzeczeń, decydowania się na pewne wyrzeczenia? Czy wierność to są wyrzeczenia? O tak, chyba to moje bardzo zaplątane pytanie powinno brzmieć. Czy wierność to są wyrzeczenia, waszym zdaniem? Skoro rozmawialiśmy wcześniej o tym szukaniu, tak, jakiejś tam drugiej osoby, tym, że jesteśmy w związku i sobie szukamy, tak, wybieramy jakieś drogi i mówimy, no to może to nie to i tak dalej, to wydaje mi się, że trudno tutaj mówić o jakimś wyrzeczeniu. Myślę, że wierność nie może być, znaczy jest pewnym ograniczeniem, ale też nie może tak całkowicie ograniczać, żeby człowiek się czuł osaczony i przytłoczony, że nie może nic więcej zrobić, co nie mogę sobie pomyśleć o tej drugiej, tak, tam o sobie, czy coś takiego. Znaczy... No tak, to powiedzieliśmy, że wierność to nie jest zniewolenie, no prawda? Tak. Natomiast czy ty, chcąc być wierna, też musisz się czegoś wyrzekać, czegoś sobie odmawiać? Nie. Znaczy myślę, że po prostu związek ma pewne... Znaczy trudno to powiedzieć, że ma definicję, ale wydaje mi się, że każdy jak myśli związek, to ma na myśli to, że czyli się nie zdradzamy, tak? W sensie ja przynajmniej tak rozumuję, że to jest ta rzecz, której tam nie można nigdy, tak? Znaczy... To jest taka konstytucja, tak? Tak, no dla mnie przynajmniej, tak? Że... Znaczy, no nie wiem, mogę sobie wyjść tak z kimś innym, nie widzę w tym przeciwwskazań, bo ta osoba też może, tak? Ja jej daję takie prawo, że ja wychodzę, ty też możesz, no dlaczego nie? Czyli jest jakaś przestrzeń wolności, tak. Ale wyobraźmy sobie sytuację, że wychodzisz na takie spotkanie z tą drugą osobą, z inną osobą, spoza związku, umawiasz się z przyjacielem, który nie jest twoim facetem, twoim mężem, twoim narzeczonym, twoim chłopakiem. No i on ci się zaczyna podobać bardziej niż zwyczajnie. No ale to ludzkie chyba, nie? No okej, tak, absolutnie tak. Natomiast czy myślisz, że to jest wyrzeczenie? Bo w którymś momencie musisz powiedzieć, nie no, stop, nie idziemy dalej, albo idziesz, no i wtedy już nie ma mowy o wierności. Nie, to wtedy stop, tak? No to... A to nie jest jakieś wyrzeczenie? Nie, to jest moja decyzja. To nie jest wyrzeczenie. To jest decyzja. Ja sobie myślę tak o tym, czy chcę, czy nie i jak się jakoś chcę dalej i decyduję. Robię to albo to. To jest taka decyzja o wyrzeczeniu się. Czegoś być może przyjemnego. Nie, naprawdę nie nazwałabym tego wyrzeczeniem. Nie będę się... No, nie pasuje mi to, że wyrzeczenie. Aha. Bo to brzmi mocno, za mocno. Okej. Dobrze. A trudna, trudna decyzja. To dobrze brzmi? No trudna decyzja, tak. Można powiedzieć, że wyrzeczenie nastąpiło wcześniej, że ten zbiór, który ty dopuszczasz, co wolno, co nie wolno, jest tak jak powiedziałaś, jest zdefiniowany, że zdrada nie jest czymś, na czym ty się zastanawiasz jako potencjalnym wyborem. Bo to już się tak? Nie mieści w tym zakładanym katalogu, tak, na wstępie. Bo to już zostało wykluczone na wstępie, więc jak wychodzisz z tym kolegą, to nie zakładasz, że wychodzisz z nim, żeby kogoś zdradzić, tak? Dlatego się niczego nie wyrzekasz, bo też tego nie szukasz. No, ale w tym sensie wyrzeczenie takie dobrze rozumiane nastąpiło wcześniej. Ono znikło z pola, że tak powiem, możliwości. Co nie znaczy, że ono nigdy nie może nastąpić, tylko że się go nie szuka. Tak? Nie traktuje jako alternatywę równą dla innych. Tak? Być może to, co teraz powiem, będzie obrazoburcze, ale u nas w naszej kulturze zawsze wierność się definiuje tak, ujednolica się z brakiem jakichkolwiek stosunków seksualnych poza małżeństwem, poza naszym partnerem. Mhm. A przecież tą wierność można ustalić inaczej. Wierność ma być wiernością w sensie duchowym, związek jako taki metafizyczny splot dwóch dusz, bardziej platońska wizja. A przecież ci partnerzy mogą mieć jakieś inne czysto cielesne relacje, o których sobie mówią. I to też jest jakiś model. Tylko, że ludzie... Tylko, że niezbyt powszechny. Niezbyt powszechny, właśnie. Tak. A to nie chodzi nawet, czy on jest powszechny, czy nie. Jest pytanie, na ile on jest funkcjonalny. Bo oczywiście od początku ludzkości te modele były testowane. I nawet jeśli się weźmie czysto ewolucyjny punkt widzenia, one są użyteczne w bardzo ograniczonym, jeśli w ogóle można powiedzieć, ja bym powiedział użyteczne, bo nie dobre. Tu bym się nie bał jednak rzeczy wartościować, ale to wynika z mojego światopoglądu. Ale na poziomie takim, powiedzmy, poza samymi wartościami, to no, sami mówicie, że szukacie poczucia bezpieczeństwa.
A z drugiej strony seksualność, czy taka bliskość fizyczna, to nie jest dodatek do tego, bo to nie dusze się spotykają, jakieś takie abstrakcyjne, że się spotykają ciała, które mają duszę. Tak? Ale to jest ujednolicanie miłości z seksem. Więc właśnie paradoks polega na tym, czy można seks potraktować jako coś, co nie ma nic wspólnego z miłością, albo coś, co nie ma nic wspólnego z przeżywaniem głębokich uczuć. To chciałem od razu wpaść w słowo, bo z mojej praktyki terapeutycznej taki przykład. Kobieta opowiada o tym, że się jakoś tam nie najlepiej działo się w jej małżeństwie. Związała się z mężczyzną i od razu mówiła, że to chodzi tylko o seks i żeby on był tego świadomy. I po kilku miesiącach mówi, że ma kłopot, bo on się zaangażował, bo on, tak powiem, ten seks spowodował, że w nim się uruchomiło jakieś bardzo żywe uczucie i teraz ona ma z tym kłopot. I ja myślę sobie, że tak jak ojciec powiedział o tym, że to nie musi być koniecznie bardzo funkcjonalne rozwiązanie, że jakby stety czy niestety, ale sfera seksualna jest z uczuciową niezwykle mocno związana i to jest po prostu część naszej natury i nie da się tak zaprogramować, żeby być tylko w tym seksie. Zobaczcie na taki fenomen współczesny. Współczesny przynajmniej w skali zjawiska, nie, że tego nigdy wcześniej nie było, ale na przykład teraz, zanim ludzie się ze sobą zwiążą, mają najczęściej już jakieś doświadczenia seksualne iluś tam wcześniej partnerów, tak? I to nie jest wcale takie neutralne dla osób, na przykład ja mam takich znajomych, to jest powiedzmy przedział wiekowy mój, tak między 30 a 40, ja zresztą przy 40. I nie jest dla nich bez znaczenia to, że powiedzmy jak oni się zaczęli poważnie myśleć o trwałych związkach mając 35 lat, to nie jest w tej chwili dla nich bez znaczenia, a kto z kim sypiał wcześniej. Jedni próbują to rozwiązać. Dobra, o tym nie trzeba mówić, ponieważ to jest ta decyzja. Ja się z tobą wiążę i nieważne, co było wcześniej. Ale w głębi duszy, czy tam w głębi umysłu, każda z tych osób porównuje tą do poprzednich i to jest nie do uniknięcia. I często, jak się o tym nie mówi, albo się źle o tym mówi, to prowadzi do niewierności. Ponieważ właśnie są jakieś punkty odniesienia, są jakieś przeżycia, są jakieś doświadczenia i one nie pozostają w próżni. Wrócę na chwilę do tego głosu, że rzeczywiście różne pary mogą sobie ustalić. Chyba na to się zgodzimy, że różne konfiguracje występują. Tak. To zresztą pisze w charakterach też. Tak, że Zofia Milska-Wrzesińska w charakterach mówi, że każda para definiuje wierność po swojemu, chociaż dalej zaznacza, że może się zdarzyć, że zakocham się w którejś z tych przypadkowych partnerów, że z czasem z tych przygód wynika poważne zaangażowanie i małżeństwo się rozpada, nawet jeżeli niektórym wydaje się, że przypomina to grę w tenisa z różnymi partnerami, to bliskość fizyczna, seksualna może wywołać uczucia, które przerosną nasze zamierzenia. W związku z tym jest takie ryzyko. Tak? Jest takie ryzyko i tyle. No, i tutaj chyba niczego nie zmienimy. Natomiast co do tego wyrzeczenia, bo to jednak jest wyrzeczenie. I ja mogę powiedzieć sobie tak, że ja czasami czuję to wyrzeczenie. Tak? Czuję czasami, jak mnie coś niezwykle korci, a jednocześnie ja sobie przypominam, tak? Słuchaj, to, co masz w domu i to, co zbudowałeś i to, jak wam jest, zupełnie nie jest chyba warte tego, żeby zmieniać na coś zupełnie po pierwsze niepewnego, a po drugie w założeniu, gdyby miało się to coś drugiego udać, to i tak dojdziecie do tego samego momentu, w którym jesteś teraz, że masz satysfakcjonujący związek. Ale to jest jakieś wyrzeczenie i ja myślę sobie, że trzeba sobie dać prawo do tego, że tak, to jest jakieś wyrzeczenie i może mi być czasami nawet smutno, że taka okazja. Ale w imię jakiejś wyższej wartości, w imię tego, co mam, z czym jest mi dobrze, to
To jest wyrzeczenie dla mnie. Ja bym się zgodził. Ja bym się zgodził. Może to jakoś inaczej należy nazwać. Może każdy sobie to jakoś po swojemu powinien nazwać. Ale też w tym, co pan powiedział, to ja słyszę coś takiego, że pan ma czas, żeby się zastanowić. Ja, zanim ja się rzucę sobie, do tego drugiego. Ja myślę sobie, że to jest, że sytuacja taka, kiedy nie mamy czasu, kiedy gonimy, pędzimy, kiedy jesteśmy tacy zadaniowi niesłychanie, kiedy jesteśmy, nie wiem, zadaniowi, wy jeszcze pewnie nie jesteście w tej sytuacji, ale potem zobaczycie, jak to jest, nie? Gdzie jestem zadaniowy przez 16 godzin na dobę, a potem marzę już tylko o tym, żeby odpocząć, żeby mieć coś miłego, przyjemnego, nie? Kiedy nie mam czasu na to, żeby się zastanowić, właśnie tak jak pan tutaj dał przykład, no to oczywiście i z wiernością może być trudniej. Tu jest jeszcze taka rzecz, myślę, istotna, że oczywiście wierność jest zawsze jakimś wyrzeczeniem, ale jest mniej lub bardziej dotkliwym w zależności od tego, jakie my mamy ideę spełnienia. Bo ludzie uważają, że są wierni ze względu na pewne potrzebę spełnienia, bądź przestają być wierni, ponieważ ta wierność przeszkadza im w spełnieniu albo w samospełnieniu, tak? A to jest taki ideał dosyć w tej chwili mocny, że celem życia jest samospełnienie, tak? Więc tam, gdzie się usłyszy jakieś ograniczenie... Rozumiane jako rozwój, elastyczność i branie tego, co... Rozumiane nie, bo rozwój jest jak najbardziej pozytywny. Rozwój zawsze jest pozytywny. Tak, ale taki rozwój za wszelką cenę i... To chodzi nawet nie o rozwój, tylko tu chodzi o takie stwarzanie takiej bańki, że ja będę szczęśliwy dopiero wtedy, kiedy to i to będę miał, a wierność to mi zagwarantuje albo to mi ochroni, tak? Natomiast ponieważ wtedy dopiero ja jestem spełniony i dla takiego spełnienia ja mogę być wierny. Natomiast wierność pokazuje, że spełnienie, a można powiedzieć tak, że szczęście, bo często to jest synonimem dla wielu osób, że poczucie spełnienia to jest poczucie szczęścia, ale szczęście to jest coś, co do nas przychodzi. My oczywiście nad szczęściem mamy pracować, ale my nie jesteśmy go sobie w stanie dać. Tak. I właśnie wierność na przykład z takiego bycia z drugim człowiekiem no, jest takim pozytywnym dodatkiem. Nagle się okazuje, że nigdy bez niej czy bez niego ja bym tego nie przeżył. Mhm. Albo do tego nie dojrzał. Albo bym tego nie zrozumiał. I w tym sensie no, to jest, można powiedzieć, ktoś się spełnił, ale spełnił się dzięki wierności. Nie dzięki takiemu dmuchaniu, aha, to jeszcze nie to, to jeszcze nie to, to jeszcze nie to, a wszystko i tak jest złe. Ja nie wiem, może nawet jest kawałek szczęścia, ale może to szczęście za rokiem będzie większe. No, tak? No właśnie, bo my często myślimy, że szczęście to jest coś z zewnątrz, co przyjdzie do nas, jeśli tylko nastąpią sprzyjające okoliczności, tak? I dlatego tak trudno czasami być wiernym, albo dlatego czasami wierność się przeżywa jako takie straszne wyrzeczenie. Mhm. Ponieważ ma się to zagadowanie, że to można tak właśnie się zadaniowo do tego tylko podejść, tak? Jak ja już przeskoczę te wszystkie progi prowadzące do tego szczęścia, to już jest, tak? I to jest to szczęście czekające na rogu na mnie. No a na często dochodzimy na ten róg i tam stoi znak wracaj z powrotem, ślepa uliczka. Albo zakaz wjazdu. Albo zakaz wjazdu. Nad zdradą można się zastanawiać. Można się zastanawiać nad formą zdrady. Ja jestem ciekaw, co to znaczy dla was zdrada i jakie ona może formy przyjmować. I czy na przykład, powiedzmy, że dosyć intymne rozmowy przez komunikator internetowy, to już jest zdrada, czy jeszcze nie? No, intymne rozmowy przez komunikator, ale to też zależy z kim, tak? Czy to jest pewnego rodzaju też może być forma żartu zawsze. Jak się ma jakiegoś bliskiego przyjaciela i ma się partnera i przyjaciel to jest ktoś, z kim możemy pożartować, tak, pośmiać się. Jeżeli nie przekroczymy jakiejś pewnej granicy i dalej będzie to w takiej formie, to według mnie to nie jest zdrada. To gdzie jest granica? Powiedzmy sobie, że to nie jest przyjaciel, tylko to jest ktoś poznany właśnie w internecie, jakaś inna kobieta i ty zastajesz jego komputer i widzisz, że ta rozmowa rozwija się tak dosyć pomyślnie. Opowiedzieli sobie już bardzo dużo, opowiedzieli sobie dużo dosyć intymnych szczegółów i co? To już jest zdrada czy nie?
została przekroczona granica? Gdzie ona jest w ogóle? Znaczy, granica jest w naszym sumieniu, tak? Jeżeli ja bym pisała z kimś obcym z internetu, jakimś człowiekiem, to ja bym czuła w sobie, w środku, kiedy jest to, że ja się czuję z tym dobrze, a kiedy coś jednak jest nie tak. Ale natomiast jeżeli bym znalazła u mojego partnera takie, prawda, w archiwum, w jakimś komunikatorze, to na pewno bym się zapytała, co to jest, bo nie wiem, może na przykład ma jakiś cel w tym, żeby to zrobić, może jakby na przykład studiował jakąś psychologię społeczną, może by chciał sprawdzić reakcję ludzi, może... A może ma po prostu romans, a ty o tym nie wiesz. Ale ja nie chcę od razu oskarżać kogoś, z kim jestem, kogo kocham, komu ufam i zdecydowałam się na to, żeby z nim być. Pierwszą rzeczą nie będzie w moim przypadku oskarżenie go o coś, ale zwykłe pytania, potem na pewno jakieś podejrzenia, no na pewno się pojawią. To jest oczywiste, tylko że nie trzeba od razu kogoś oskarżać i stawiać, że tak na pewno ma romans, tak na pewno mnie zdradza i na pewno tak. A jak rozmawia z jakąś obcą kobietą i opowiada jej, że w jego związku nie dzieje się najlepiej, jego dziewczyna, no albo jego narzeczona, żona, nie jest mu z nią dobrze, często się kłócą, zwierza się obcej kobiecie i opowiada o tym wszystkim. Czujesz się zdradzona czy nie? Tu już nie ma wątpliwości, że to jest przyjaciółka, z którą można tak głęboko porozmawiać. Nieznajoma z internetu. Ja czuję, że nie spełniłam jego oczekiwań, skoro on tak o mnie mówi, zupełnie obcej osobie. Chciałabym dojść do tego, dlaczego tak jest, dlaczego on się tak czuje, co się z naszym związkiem stało, że taka sytuacja zaistniała i wolałabym zapobiec temu, żeby ten związek jego z jakimiś obcymi kobietami się zaczął rozwijać. Chciałabym zacząć naprawiać ten nasz, ale nie od razu wyskakiwać, kłócić się, tylko dowiedzieć się, dlaczego tak się stało. Porozmawiasz z nim, to jakoś nie wychodzi wam rozmawianie, kłócicie się. Cały czas rozmawiamy oczywiście o hipotetycznej sytuacji. To jak masz z nim rozmawiać? On już z kim innym chce o tym rozmawiać? No, z kim innym o tym dyskutuje w sieci? Dla mnie rozmowa z kimś o swoich jakichkolwiek problemach, tak, nie byłaby zdradą, tylko byłaby takim uczuciem takiego żalu i smutku. A jakbyś tam przeczytała, słuchaj, tęsknię za tobą i te rozmowy są naprawdę cudowne i ten czas spędzony z tobą tutaj na czacie to jest czas najwspanialszy, to już poczułabyś się źle czy nie? No, w tym momencie na pewno tak. Jeżeli by wybrał tamtą kobietę jakby, to w tym momencie, kiedy bym powiedział, że on za nią tęskni, on z nią woli spędzać czas, to w tym momencie jest już to przekroczenie tej granicy przez niego i to już jest zdrada. A od kogo zależy, gdzie jest ta granica? Już powiedziałam, od sumienia. Ale jego czy twojego sumienia? No jeżeli ja czuję się z tym niedobrze, że mój partner pisze z kimś, to w ten sposób, no to już jest kompletny brak do mnie szacunku i sądzę, że to byłby na tyle inteligentny człowiek, jeżeli mówimy hipotetycznie, że też by sobie z tego zdawał sprawę i sądzę, że też by czuł, że coś jest nie tak. A jeżeli w związku są dwie osoby, które mają różne granice i różne limity tego, co nie jest zdradą, to która granica obowiązuje? Tego, który jest bardziej liberalny, czy tego, który jest bardziej konserwatywny? Do której granicy należy się zastosować? A może po prostu każda osoba pilnuje swojej granicy? A to już zapytamy Kamila. Już w takim przypadku małżeństwo czy jakiś związek jest, no, z tego się robi już jeden organizm, tak jakby. To już nie, chyba nie można mówić o jednym partnerze i drugim. Ale jedno może mieć przekonanie, że takie flirtowanie na czacie to nie jest nic złego, a drugie mówi nie, dla mnie to już jest zdrada. No, może tak być. Nawet jak oni są już 5 lat razem, 10. To wtedy chyba potrzebny jest kompromis. No, to ma... 7,5, tak? Tam, żeby nie było między 5 a 10, to znaczy flirtowanie na czacie, ale nie dłużej niż godzinę. No myślę, że to już jest na tyle... To są już ludzie, którzy się na tyle poznali, że powinni znać swoje granice. No, jeśli, skoro nie znają swoich granic, to, no, to chyba coś jest jednak nie tak wtedy, bo oni się wtedy nie dogadują ze sobą. A jeśli jeszcze jedna z tych osób komuś innemu się zwierza, no to już w ogóle jest brak szacunku do drugiego partnera, ponieważ jest brak tej rozmowy, że brak rozmowy z drugą osobą w celu wyjaśnienia, no, jakichś problemów czy innych tego typu rzeczy, skoro... No wiesz, pewnie się zwierza w tym internecie, dlatego że trudno się gada w domu i myślę, że to może być ta przyczyna, ale to która granica powinna obowiązywać? Tego bardziej liberalnego, czy tego bardziej konserwatywnego? Chociaż to jakoś chyba nie wyczerpuje tych terminów. Ale czym może istnieć związek, gdy są tak rozbieżne granice? No może. Ty nie widzisz takiej możliwości? Niestety nie. Przeciwieństwa się przyciągają, więc...
No myślę, że to jest możliwe. Na pewno takie związki, dużo jest takich związków. Tylko no, ja myślę, że najważniejsze jest wtedy wypracowanie kompromisu. No właśnie, co jest wtedy najważniejsze? Jak jedno ma granice trochę dalej przesunięte, inne trochę bliżej i tak naprawdę to od kiedy jest ta zdrada, od kiedy jest jakaś niewierność? Czy niewiernością będzie to, co dotyka to bardziej wrażliwe, czy też no, każdy rozsądza o tym w swoim sumieniu i ze swoim poczuciem wierności się musi zmierzyć w takiej sytuacji? Ja bym się tu odwołał do takiej definicji miłości, która mówi, że miłość to jest przede wszystkim taka aktywna troska o dobro drugiej osoby. W związku z tym to się tak no, dosyć szybko nasuwa, że niejako większe prawo ma słabszy, tak? Większe prawo ma ten... Którego bardziej będzie boleć. Że nawet jeśli ja uważam, że teoretycznie mi więcej wolno, jeśli wiem, że realizacja tego więcej mi wolno zaboli drugą stronę, powinienem się co najmniej zastanowić. Czyli to jest szacunek, o którym powiedział Kamil. No bo to jest tak, że to już mówimy o wierności relacji, tak? Dlatego, że no tak, jesteśmy wierni sobie, jesteśmy wierni drugiej osobie, ale jeśli z drugą osobą jesteśmy, to jesteśmy także wierni pewnej relacji. I na przykład właśnie ważne jest, żeby osoby, które chcą ze sobą być, umiały sobie powiedzieć, gdzie one widzą granice wierności, jak tą wierność rozumieją, po to, żeby wypracować wspólną granicę dla wierności, dla relacji, dla związku, tak? Ponieważ właśnie, powiedzmy tam, przeciwieństwa się przyciągają, ktoś może uznać rozmowę, kobieta może uznać rozmowę z inną kobietą, bardzo szczerą na temat swoich trudności, przecież takich rozmów nie brakuje, one są kulturowo akceptowane, ale już co innego będzie, jak tego typu rozmowę będzie prowadziła z innym mężczyzną, tak? I vice versa. To są rzeczy, które kulturowo nas jakby chronią, bo one pewne rzeczy też implikują, są realistyczne, tak? No, ja oczywiście mogę zdradzać drugą osobę na różne sposoby, ale oczywiście mogę też u drugiej osoby szukać pomocy i mam do tego prawo. Ale teraz, jeśli ja ją szukam w taki sam sposób, znaczy, tak jak tu były te opisane sytuacje, tak? Że ja na przykład rozmawiałbym z kobietą o swoim związku i traktowałbym ją jako terapeutkę, ona terapeutką nie jest, a mówiłbym jej więcej o osobie i o drugiej osobie niż mówię to do osoby, z którą jestem, to jest zdrada, bo to nie jest szukanie pomocy, tak? Dlatego, że z tamtą osobą angażuję się w relację, którą obie nie utrzymamy przez dłuższy okres czasu, tak? Ponieważ tak jak to było, zacznie angażować, tak? Więc no, w kulturach i to różnych jest akceptowane i nikogo jakby to nie dziwi, że kobieta, której jest ciężko na przykład w życiu, zwierza się swojej przyjaciółce. Nikt tego nie nazywa zdradą, choć ona może mówić bardzo dużo rzeczy. Ale z drugiej strony, gdyby próbowała tak samo o sobie mówić i o mężczyźnie, z którym jest i z którego jakoś jest niezadowolona, bądź którym jest rozczarowana, bądź którego nie rozumie, innemu mężczyźnie i on by w to wszedł, to być może wszedłby na początku z dobrej woli, tak? Mhm. Ale gdyby w tym trwał, to już nie dlatego, że chce pomóc tej kobiecie, tylko że ma z tego gratyfikację. To jeszcze do niczego tragicznego nie musi doprowadzić, ale tu już jest taka autostrada, po której się szybko jedzie, tak? Więc ja bym tak powiedział, że jednak są pewne limity, które są w relacji, tak? Że to nie da rady tego przeskoczyć. I oczywiście tutaj zależy od związku, czy raz rozmawianie na przykład przez internet to już jest zdrada, czy to jeszcze nie jest zdrada, ale jeśli o tym nie wie druga osoba, to przynajmniej jest niebezpieczna tajemnica. Ja bym tutaj najpierw żartem nawiązał, że mężczyźni są w ogóle upośledzeni kulturowo, bo jak mężczyzna się zwierza drugiemu mężczyźnie ze swoich kłopotów małżeńskich, to też nie jest najlepiej widziane, tak? I też może być traktowany jako rodzaj zdrady, prawda? Kobieta kobiecie to jakby bardziej oczywiste. A chciałem jeszcze powiedzieć właśnie też co do tego, co ojciec powiedział, że pewne jakby rzeczy są jakby
jakby wpisane w relacje i też nawiązując do tego, co tutaj było powiedziane o sumieniu, to mi przyszło do głowy coś takiego, że czasami robimy czasem nieświadomie coś takiego, jak zastawiamy pułapkę na swoje sumienie albo pozwalamy komuś zastawić pułapkę na swoje sumienie. Na przykład wchodząc w relację seksualną bez świadomej decyzji, na przykład na bazie silnego uczucia tylko, prawda? Można powiedzieć, że w jakiś sposób my się z tą osobą wiążemy, prawda? I sobie ustalamy taki, że tak powiem, zakres wierności i zdrady, którego być może świadomie byśmy jeszcze w tym momencie nie ustalili. Bo może świadomie byśmy chcieli sobie i tej drugiej osobie dać więcej wolności i swobody. Na przykład swobody, nie wiem, rozejrzenia się, sprawdzenia czegoś, obejrzenia. Zresztą, przepraszam, bo to zawsze się zarzuca ludziom, którzy są w dojrzałym wieku albo takim nawet późno dojrzałym, że mówią, jak to dawniej bywało i że dawniej było lepiej. Tak? Ale dawniej to się mówiło, że chłopak chodzi z dziewczyną. Tak? I to można powiedzieć, że to pokazuje pewną swobodę, nie? Chodzą ze sobą, tam trochę są czasem dalej, czasem bliżej, czasem... Rozejść się mogą. Mogą się rozejść. A teraz mówi się, że są ze sobą w związku, prawda? Ja jak słyszę to, że są ze sobą w związku, to czuję taki ciężar. Bo już jest. Nie da się z tego tak wyskoczyć. Już nie da się z tego tak wyskoczyć. Myślę, że coś w tym jest. Kończymy nasze spotkanie i chyba możemy życzyć naszym słuchaczom przede wszystkim wielu bardzo dobrych decyzji i bardzo dobrych związków. Nie tylko tych miłosnych i najbliższych, ale też chyba przede wszystkim rozsądnych decyzji. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Moimi gośćmi byli dr Krzysztof Jedliński, psychiatra, psychoterapeuta z Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I ojciec Jacek Prusak, jezuita, psychoterapeuta, dziennikarz, autor tekstu W lutowych charakterach. Bardzo dziękujemy. Byli z nami licealiści z pierwszej, drugiej i trzeciej klasy 7 LO imienia Juliusza Słowackiego w Warszawie. Wielkie dzięki i brawa dla was. Audycja powstała we współpracy Polskiego Radia Euro z miesięcznikiem Charaktery.